trochę skrzeku żaby i skrzydełko kruka. Mamy noc kupały, świat miłości szuka. Tak, proszę Państwa, tak, tak, już w najbliższy piątek zapraszamy na Otwocką Noc Świętojańską. Oczywiście w Parku Miejskim, pod chmurką, wspaniała zabawa. No, niestety ta impreza nie ma nic wspólnego z tym świętem słynnym Kupały Pogańskim, z prześleniem wiosennym, ze świętem słońca, miłości, płodności. To wszystko niestety organizatorów mało interesuje. Bardziej chodzi tutaj o prostu chwytliwą nazwę, fajny termin i pretekst do dobrej zabawy. Ale to, czy coś złego? No możemy oczywiście się zrzymać, że to zanik dawnych tradycji i tak dalej, ale z drugiej strony ludzie chcą się po prostu dobrze pobawić i nie można im tego prawa odmówić. A znając życie, jeśli pogoda dopisze, to w tę wyjątkową noc wiele osób pomyśli i o miłości, a może i o płodności. Zobaczymy, co z tego będzie. Wszystko to o godzinie 19 w Parku Miejskim. Do 23 zagra Marek Połynko, zespół Orion i grupa Funky Beat. Także dużo coverowych przebojów. Coraz częściej spotykamy bardzo ciekawe inicjatywy, które mają łączyć zabawę z nauką i pokazać, że nauka to nie jest jakaś nudna, szkolna lektura, mozolenie się z literkami, tylko to jest fascynujący świat. I taką inicjatywę podjął Klub Kultury Anin we współpracy z Centrum Nauki Kopernik, a więc widzimy, że jest to wysoki poziom na pewno. I tą inicjatywą jest Wawerska Noc Naukowa. Odbędzie się w najbliższą sobotę na parkingu przy Kościele Matki Bożej Królowej Polski w Aninie, na ulicy Rogu Rzeźbiarskiej i 6 Poprzeczki. Wszystko rusza o godzinie 16. Będzie moc atrakcji, pokazy laserowe, klocki, spektakle, różnego rodzaju eksperymenty. Dużo, dużo będzie się działo. Z całym programem można się zapoznać na stronie, którą podajemy niżej, tutaj dzielnicy Wawer. Warto tam być już w najbliższą sobotę. Wawerska Noc Naukowa. Start 16. O, słuchajcie, naprawdę to drzewo spodobało mi się czarownicom. No ale nie dziwota, w końcu jesteśmy na Otwockiej Łysej Górze, o czym zapomniałem wspomnieć na samym początku. No ładnie, ładnie. Dobra, wracamy do zapowiedzi. Józefów Teatrem stoi w najbliższych dniach. Już w sobotę zobaczymy spektakl grupy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spotkanie przyjaciółek. Jest to rzeczywiście grupa przyjaciół. Panie znają się tam niektóre od przedszkola. Mają dobre pomysły. Zapowiadana jest wartka akcja Soczyste Dialogi. To wszystko w sobotę o 18 w MOKU. Z kolei w niedzielę również o 18 na Józefowskiej scenie zobaczymy spektakl Na pełnym morzu. To oczywiście sztuka, komediodramat znakomity Sławomira Mrożka. Jak zwykle u niego mamy pozornie lekką formę i zabawne sytuacje, ale mowa jest tam o poważnych sprawach, o wolności jednostki, dyktaturze, trzech rozbitków na morzu. Co z tego wynika, kto nie wie, ten powinien zobaczyć. Na oba spektakle wstęp wolny. Wolny wstęp jest także na spektakl poniedziałkowy, który odbędzie się w Szkole Świętego Tomasza z Akwinu. Zaprasza Teatr Szkolny Jorik. Zespół jest ambitny, ma ciekawe pomysły, fajne inscenizacje. Ja osobiście pamiętam ich szekspirowską Burzę. Tym razem wzięli się za klasykę polskiego dramatu, czyli Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Co z tego wyjdzie, warto zobaczyć. Wszystko to w poniedziałek, godzina 18, w siedzibie szkoły przy ulicy Piotra Skargi. Teatr Jorik zaprasza. Lucyna Malec, Marek Siódym, Janusz Kobuszewski. Mówię Wam coś na nazwiska, są dobrą zachętą. Jeśli tak, nie przegapcie spektaklu pod tytułem Spróbujmy jeszcze raz. Przedsprzedaż do niego trwa już w Józefowie. Występ będzie nie w najbliższą, lecz w kolejną sobotę, 28. Świetna komedia, napisana podobno bardzo braworowo, dowcipnie. Historia dwóch par, ponieważ są to dwa akty, każdy z nich opowiada inną historię. Bardzo zabawny spektakl. Jego prapremiera odbędzie się właśnie w Józefowie w przyszłą sobotę. Bilety kosztują 25 zł, ale uwaga, my dysponujemy dwoma podwójnymi zaproszeniami dla naszych widzów i czytelników. Kto jest zainteresowany, odsyłamy do poniedziałkowej papierowej linii Otwockiej. Tam wszystkie szczegóły dotyczące szans na wygranie biletu znajdziecie Państwo. I garść propozycji dla maluchów. Jak zwykle Niezawodny Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ma tutaj jakieś propozycje. W sobotę są to warsztaty Historia w glinie zapisana. Nazwa wiele mówi. Chodzi oczywiście o glinę, o ceramikę. W pierwszej części będzie sporo teorii, potem będzie można historię, techniki lepienia z gliny. Później także dzieci będą mogły same spróbować swoich sił, wcielić się w rolę
dawnych, starodawnych rzemieślników i stworzyć coś własnego, wziąć to później do domu. Myślę, że to ciekawa propozycja. Warsztaty będą o godzinie 10-11 w Domu Nauki i Sztuki w Izofowie. Wstęp wolny. Natomiast w niedzielę zapraszamy już na scenę MOK-u, na najnowszą premierę grupy Izadora, prowadzonej przez Danutę Migdę, wielką pasjonatkę, która tym razem przygotowała spektakl Królewna, Śnieżka i Krasnoludki, czyli rzecz o ludzkiej naiwności i zgubnych reklamach. Jak zwykle pani Danuta na pewno nas zaskoczy, chociaż bierze na warsztat klasyczną bajkę. Myślę, że będzie to ciekawe widowisko, wielobarwne, pewne tańca, śpiewu. Tam zawsze dużo się dzieje, bardzo dużo dzieciaków będzie na scenie, także spodziewamy się super atrakcji. Początek o godzinie 11, niedziela, wstęp wolny. No, będziemy już kończyli, a ponieważ mam tę frajdę, że już za chwileczkę, już za momencik jadę na urlop, Polskie Morze czeka, za tydzień programu nie ma, więc dzisiaj zapowiem już ciekawą imprezę, mianowicie 11. Powiatowy Festiwal Kultury, który odbędzie się na terenie Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku w sobotę 28. Oczywiście reprezentacje wszystkich gmin całego powiatu, artyści, rzemieślnicy, mnóstwo rękodzieła, pokazy, tańce, zespół ludowe, ale też młodzieżowe. Będzie się dużo działo, będą też gwiazdy, Wojciech Ezat, znany z programu X Factor, duet Andreo i Karina, którzy wykonują przeboje z lat 80. duetu Albano Romina Power i Future Folk, czyli połączenie góralszczyzny z nowoczesnym brzmieniem. Wszystko to zaczyna się o godzinie 14 na terenie PMDK. Cała ulica Poniatowskiego ma być zamknięta, będzie tam niezły kiermasz, także będzie się dużo działo, polecamy. No ale to już przyszła sobota, ja na razie, słuchajcie, lecę, poćwiczę latanie na miotle. Do zobaczenia za 2 tygodnie, pa pa!